Ale jeżeli nie spiszemy, jeżeli nie ustalimy sztywno strategii naszych działań, to wszystko to będzie troszeczkę błądzeniem we mgle i szukaniem tak naprawdę szczęśliwego trafa, który może nigdy nie nadejść. Dlaczego? Dlatego, że wizerunku nie buduje się jednym postem, chyba że negatywny, to bardzo łatwo. I tej treści, czy jakby wizerunku w kontekście treści, jaką udostępniamy, też nie da się zbudować jednym postem. To wszystko oparte jest na regularności, na pewnej cykliczności też, na tym, jak ten materiał jest opakowany i jak on współgra z tym, co my tak naprawdę oferujemy. Czyli to, co gdzieś tam było wspólnym mianownikiem tych marek z trudnych branż, którym się udało. One potrafiły po pierwsze wyedukować, one po drugie potrafiły poradzić, po trzecie potrafiły pomóc, po czwarte potrafiły zainspirować, a jeżeli żadna z tych zadań nie było możliwe z racji tematyki czy czegokolwiek, to przynajmniej potrafiły zapewnić dobrą rozrywkę. Czy to poprzez humor, czy to poprzez jakieś narzędzia dodatkowe. To wszystko powinno być zawarte w strategii. To, kim jest nasz fan, czego on szuka, z czym on reaguje, co może sprawić, że zacznie patrzeć na naszą markę przychylniej albo będzie chciał z nią reagować. Po drugie, musi być tam zawarte to, jak my chcemy się prezentować. I to od stylu komunikacji, czyli tego, czy mówimy bardziej bezpośrednio, czy nasz klient to nasz pan bardziej. Co nie jest najlepszą taktyką na Facebooka, ale oczywiście można to w jakiś mniej taki bezpośredni sposób tam przemycić. Musimy też to, jak się prezentujemy, przenieść na taką sferę jak grafiki, gdyż grafiki i wszystkie te materiały wizualne jest to, co klient widzi przede wszystkim. Możemy czasem w opisie wrzucić instrukcję obsługi lodówki, handlując zupełnie czymś innym i klient nie skapnie się, że coś takiego zaszło, ponieważ oko przeciąga przede wszystkim obraz. Tych obrazów na tym newsfeedzie, czyli w tych aktualnościach, które widzimy, jak otwieramy Facebooka, jest cała masa i naszym zadaniem jest to, żeby po pierwsze przyciągnąć go do tego obrazka, a jak już nam się uda go przyciągnąć, to żeby on jeszcze przeczytał nasz opis.